wyraziste, nowoczesne i ekspresyjne. Tak ratusz opisuje nowe oficjalne logo Raciborza, które zostało ustanowione w środę głosami większości radnych. W materiale prezentujemy, jak teraz wygląda i zdradzamy, czym inspirowano się podczas jego tworzenia. Dotychczas miasto Racibórz posługiwało się takim oto znakiem promocyjnym. Na środowej sesji zaprezentowano jednak radnym nową propozycję, która spotkała się z pełnym uznaniem większości. I tak, zielony listek oraz basztę w tle zastąpił nowocześnie zwizualizowany herb miasta. Było wiele przeprowadzonych konsultacji ze specjalistami, w tym autorami opracowanej koncepcji marki Racibórz, jak i rozmowy prowadzone ze studiami graficznymi. Herb nasz, jak to zostało podkreślone, jest bardzo uniwersalny, jest czytelny i ponadczasowy. Jak powiedziałem, nowe logo to jest niejako odświeżony nasz herb, przedstawiający na białym polu połowę orła i połowę koła. Jest to znak wyraźny, rozpoznawalny, ekspresyjny i pasujący do rozwijającego się i idącego z duchem czasu miasta. Mało tego, opracowano również logo alternatywne w postaci litery R, nawiązującej do pierwszej litery nazwy miasta, a także fali, która jest odniesieniem do rzeki Odry. Dzięki wykorzystaniu tego znaku jego zastosowanie będzie bardziej wszechstronne, czy to do jakichś motywów takich powtarzalnych jako tło, jest doskonałe do wykorzystania. Logo stanowi istotny element w kolejnych działaniach promocyjnych miasta i umożliwi, powiedzmy, szersze wyjście z różnego rodzaju elementami, które dotychczas były wstrzymywane właśnie z tego względu, że takiego logo nie mieliśmy. Wraz z logotypem ratusz zaprezentował również przygotowaną koncepcję identyfikacji wizualnej. Poznajemy przykładowe zastosowania rozwiązań graficznych zarówno w formalnej, urzędowej komunikacji, jak i na materiałach promocyjnych oraz główne akcenty kolorystyczne oparte na czerwieni i graficie. Wielkie podziękowania dla autora loga, to jest szczęśliwie się ułożyło, raciborzanin pan Zbigniew Góral, zajmujący się zawodowo grafiką komputerową. Jest on też projektantem tożsamości marki. Ale niezależnie od podziękowania dla pana Zbigniewa Górala, w tym miejscu dziękuję panu Marcinowi Wojnarowskiemu, byłemu kierownikowi Wydziału Promocji, za zaangażowanie i za to, że ten projekt zrealizował i doprowadził do końca. I szczęśliwie Rada go uchwaliła. Jak czytamy na stronie magistratu, potrzeba stworzenia wyraźnej identyfikacji wizualnej, której dotąd miasto nie posiadało, stała się rzeczą priorytetową, bo dzięki niej mieszkańcy jeszcze bardziej będą utożsamiać się z miastem, ale także spowoduje to powstanie silniejszych skojarzeń wśród mieszkańców innych regionów Polski, którzy zaczną postrzegać Racibórz jako nowoczesnego, godnego zaufania i energicznego partnera.